Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was z drugiej strony blockchain po dłuższej przerwie. Jak wiecie, niezbyt często nagrywam ostatnimi czasy ze względu na to, że koncentruję się long-termowo na bardzo niewielu, bardzo obiecujących projektach i z tego względu postanowiłem zaprosić dzisiaj do rozmowy jeden z takich projektów, który przykuł moją uwagę i zafascynował mnie tym, co robią, tym bardziej, że gamingiem i core problemem, który oni chcą rozwiązać, rozwiązują. Interesuję się i od dawna i chciałem znaleźć jakąś część tego rynku dla siebie pod swoje osobiste inwestycje może w przyszłości. I okazało się, że dzięki fajnym połączeniom, ciekawymi ludźmi, z którymi mam stały kontakt, połączono nas z Insert Stonks. I dzisiaj możemy z nimi porozmawiać. Mamy tutaj team, niemalże kompletny założycielski team projektu. Team jest oczywiście dużo większy i nie wszyscy byli w stanie się z nami tutaj być, ale chłopacy, którzy z nami są, za chwilę wam się przedstawią i powiemy wam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Cześć, witam was, chłopaki. Cześć, siema. Przemek, myślę, że możesz lecieć. Jako nasz CEO zacznij może. No dobrze, no to Super. jest... Dobrze. Parę słów o was. Co robicie, skąd jesteście i... Okej, no to w kwestii mojego backgroundu ja się wywodzę z produkcji multimedialnej i z game designu. Przez ostatnie 11 lat współpracuję z branżą filmową jako producent filmów kinowych. Mam również w dorobku kilka scenariuszów do gier, które obecnie są w produkcji, jak i niezliczoną ilość przeprowadzonych dubbingów i nie tylko. Wraz ze mną są moi ukochani Mateusz Panek, człowiek odpowiedzialny za marketing, i Stanisław Frelek, człowiek odpowiedzialny za finanse. Więc panowie, proszę, przedstawcie się również. Tak, to ja pokrótce, mój background to jest ekonomia i finanse. Przez lata pracowałem, skupiając się na nieruchomościach, a 3 lata temu przerzuciłem się, że tak to lubię określać, fully digital, bo męczyło mnie B2C i przerzuciłem się na krypto oraz e-commerce. W krypto przede wszystkim działałem, budując jakieś tam różne long-termowe modele i inwestując. Ale bardzo zaciekawiła mnie i wciągnęła kwestia utility NFT i całego gamingu, więc obecnie skupiam się na tym. Uczestniczę w tym dość bardzo aktywnie, no i tutaj pełnię rolę przede wszystkim tokenomics expert. Także tyle o mnie. Ja z kolei jestem Matt w Insert Stonks, jestem CMO. Od 5 lat zbudowałem agencję, która pomaga z marketingiem biznesom technologicznym, produktowym. I ta agencja przez ostatnie 5 lat wygenerowała ponad 71 milionów dolarów dla klientów i postanowiłem przekuć wiedzę marketingową dla wzrostu projektów niszy, która jest mi bardzo bliska, czyli gamingu. Okej, to pierwsze pytanie. Czym dla Was jest Web 3.0 i jak się ma to do play to earn i tego wszystkiego, co Wy robicie? Web 3.0 to jest bardzo ciekawe pytanie. Dla mnie Web 3.0 kojarzy się już rzeczywiście one login. One login, one wallet, one identity. To jest po pierwsze Web 3.0, czyli jakby to ująć, infrastruktura, która łączy ze sobą web, między sobą światy Web 2.0. To jest dla mnie Web 3. Stasiu, co ty myślisz o ten temat? Dla mnie to jest taka brakujący element, który nie wiadomo jeszcze skąd powstanie. Musi być w pełni zdecentralizowany. Trochę sytuacja, która wydarzyła się z internetem, tak? Powstał internet bez własności. Dzięki temu za ściąganie JPEG-ów z internetu nie płacimy 5 centów, tylko jest to za free. I teraz Web3 to jest coś nie do końca określone, ale na pewno blockchain będzie miał w tym swój udział. No i będzie w pełni autonomiczne. I będzie pozwalało nam wejść na jeszcze wyższy level bycia nerdem. Interakcji. Tak. Tak jest. Dokładnie Tak. tak. Zdecentralizowany, piękny świat, gdzie żadna centralna kontrola nie istnieje i ludzie dogadują się by design. Brzmi bardzo, bardzo pięknie i mam nadzieję, że kiedyś doświadczymy tego rzeczywiście. Okej, a powiedzcie w kontekście waszego bardzo daleko zakrojonego
Nie wiem, czy można tego nazwać startupem, bo startup to jest coś, to jest w dużej mierze obietnica fajnej rzeczy, nie do końca dowieziona. Wy macie produkty praktycznie gotowe i bardzo dużo takich już odpalonych iteracji z różnymi innymi projektami, które będą się do was dołączać, doczepiać i z waszego pomysłu korzystać. Powiedzcie, co jest core produktem, na czym stoi cały pomysł i to wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić. A to tak może z mojej perspektywy core product. Core productem jest właśnie Stonk Engine, czyli technologia, którą opracowujemy, która ma być w bardzo prosty sposób implementowana przez game developerów dowolnych gier, nieważne czy to mobilne, czy pecetowe, czy webowe, celem podłączenia ich jak najszybciej do technologii blockchain, żeby mogły się monetyzować, żeby mogli na tym monetyzować się zawodnicy, a w szczególności, żeby po prostu właśnie tak jak powiedział Mateusz, oddać kontrolę ludziom. Czyli tak, żeby dobrze wyjaśnić. Gaming, generalnie wszystko, spojenie w jeden jakby silnik. No, można by powiedzieć, to ma być taka infrastruktura, która za pomocą której po prostu będziesz w stanie dotrzeć do tej publiki blockchainowej nie tylko, jak również przedstawić publikę szerszą gamingową blockchainowi. Czyli mam analogową grę w pełni scentralizowaną, niemonetyzującą dla gracza. Zgłaszam się do was i robimy z tego w pełni stokanizowany twór, zdecentralizowany, w którym zarobione monety za zabijanie potworów na przykład mogę sprzedać na giełdzie. No pokrótce, tak. Bardzo pokrótce. Myślę, że ładnie. Wyobraź sobie, że jesteś deweloperem, masz świetny pomysł, ale nie słyszałeś nigdy, nie jesteś deweloperem, nie znasz się na blockchainie, nie znasz się na Solidity, z naszym narzędziem, z jedną linijką kodu w języku, który jest ci bardzo znany, bo nasze software development kits podpinają się pod Unity i Unreal Engine, czyli dwa najpopularniejsze gamingowe silniki. Możesz zacząć zamieniać swoje przedmioty w grze, w NFT-ki, stokenizować swoją wewnętrzną walutę, zbudować ciekawe modele ekonomiczne, launchować turnamenty dla swoich graczy i wiele, wiele innych opcji, które w bardzo łatwy sposób z naszym engine'em możesz zaimplementować. A co najlepsze, sama implementacja engine'u jest również darmowa. Nasz model bazuje na transaction fees i alignuje się bardzo z tymi deweloperami, więc my de facto wchodzimy jako ich partner i razem z tymi deweloperami w pewnym sensie budujemy nowego rodzaju gry Web3, ale to, co może być ciekawe, to w ogóle skąd tak naprawdę, prawdopodobnie ktoś może zapytać, okej, okay, jakby jaki problem my tutaj rozwiązujemy, po co w ogóle są tego typu gry i tak dalej, nie? I żeby to dobrze zrozumieć, to my lubimy opowiadać takie backstory, bo wydaje mi się, że w waszym community są ludzie, którzy na pewno są bardzo zaznajomieni z pierwszymi gierkami Web3, typu Axie Infinity, PegaXie i tak dalej. I te gierki, jakby nikt prawdopodobnie nie ma wątpliwości, że gaming gdzieś tam jest na celowniku inwestorów jako potencjalnie bardzo ciekawa nisza. Wiele ludzi twierdzi, że gaming może być tym tak zwanym hedgem przeciwko wahaniom rynków krypto i tak dalej, ze względu na to, że potencjalnie może tu się znajdować kolejny utility dla Web3 i potencjalna droga do masowej adopcji. No tylko parę problemów z tymi grami Web3 są następujące. Po pierwsze, jeżeli jesteście graczami tak jak my, to prawdopodobnie gra typu Axie Infinity, za wyjątkiem tego, że można na niej zarobić pieniądze, raczej będzie brzmiała jak praca biurowa 9 to 5, której nie znosisz, niż rzeczywiście gra, która sprawia ci mnóstwo frajdy sama w sobie. Gdyby zabrać ten aspekt finansowy, to prawdopodobnie w ogóle byś się nią nie zajmował, tak? Więc świat gierek Web3 jeszcze jest na tym etapie, że te gry nie mają tego value entertainmentowego, tak? Wszyscy się jarają nowymi modelami, można zarobić pieniądze grając, ale problem jest taki, że
że ludzie zapominają, że gry pochodzą z entertainmentu i jednak rozrywka jest pierwszorzędnym priorytetem, więc my chcemy wprowadzić rozrywkę z powrotem do gier web-free, co trochę może brzmieć jak oksymoron, ale dlatego właśnie pracujemy z deweloperami, którzy nie są deweloperami blockchainowymi. Oni znają się przede wszystkim na tym, jak zrobić zajebiste gierki i my zajmujemy się, pozwalamy im się skupić na tym, w czym są najlepsi i my zabieramy całą kwestię, że tak powiem, backendową i ekonomiczną. Pomagamy tym deweloperom zbudować infrastrukturę, pomagamy im zaprojektować ekonomię pod te gry, żeby ich gra miała szansę przetrwania i pomagamy im też, że tak powiem, promować tę grę zarówno różnymi mechanizmami engine'u, jak i dając im dostęp do naszej ekspertyzy i naszego community graczy na naszej platformie. Rozumiem, czyli to są takie jakby kluczowe feature'y, które jakby dowozicie dla dewelopera gamingowego. On przychodzi do Was, tak jak powiedziałeś, z teamem deweloperskim, programistycznym albo samą jednoosobowa mocna jednostka przychodzi, która nie siedzi w krypto, nie wie nawet jak, co to jest seed portfela, nie ma pojęcia jak stworzyć dobrą tokenomię, czyli ekonomię bazującą na krypto, żeby uatrakcyjnić projekt pod kątem właśnie earningowym dla graczy i wy wdrażacie go jakby w całości od API, czyli takiej wtyczki, którą on może się połączyć ze światem krypto, swoją grę, poprzez całe wsparcie prawne, regulacyjne w różnych jurysdykcjach, zabezpieczenie tego pod kątem właśnie antyhakowym, antyfraudowym, dostarczać się jakby całą technologię, ale jak to się stało, że wy już ją macie gotową? Czy to wynika z tego, że już coś testujecie, macie jakieś projekty, które, ja oczywiście takie zadaję pytanie otwarte, ale częściowo znam odpowiedź na to, ale specjalnie to robię, żeby dowiedzieli się ludzie, którzy tego nie wiedzą. Czy macie coś, co jest prototypem bądź działającą jakby dowodem waszej proof of work? Tak, wiesz, jak to jest, że już mamy sporo zbudowane, wiesz, nie wszystko oczywiście, bo teraz jeszcze będziemy przechodzić przez fazę, wiesz, bardzo można by powiedzieć strenuous testing z wieloma deweloperami, ale zbudowaliśmy już sporo, dlatego że działaliśmy bardzo mocno under the radar przez ostatnie prawie 9 miesięcy. Wiesz, nasz team deweloperski po prostu budował proof of concept, budowaliśmy MVP, bo wyszliśmy z założenia, że okej, fajnie, można zrobić ICO i zebrać jakieś pieniądze i potem w zasadzie, no co, community trochę by się nudziło przez ten cały czas. Więc zainwestowaliśmy własną kasę, ruszyliśmy z produkcją, zbudowaliśmy dużo feature'ów z tego engine'u, rozwijamy je cały czas, podłączyliśmy je nawet do takiej malutkiej własnej gierki, którą robimy jako taki właśnie no, proof of work. I to wszystko wpięliśmy w jeden nasz właśnie hot wallet w postaci i to jest taki MVP, które prezentujemy naszym inwestorom, prezentujemy również naszym już użytkownikom pierwszym. No, więc to tak pokrótce, tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o budowę. Dalej mamy, wiesz, roadmapę rozpisaną prawie już do końca roku na dobrą sprawę, jeśli chodzi o dalszy development i rozwój projektu. A czy to odpowiada na twoje pytanie w pełni? Tak, w dużej mierze. A powiedzcie mi, na jakim każdy tego typu projekt ze względu na swoją złożoność ma wiele etapów i finansowania, i rozwoju, i deweloperki. Na jakim etapie jesteście w tej chwili? Czy nadal jest szansa na dofinansowanie Was w jakiś sposób poprzez nabycie tokenu, który będzie utility tokenem Waszego projektu? Czy jakie są metody, znaczy, może tak, żeby to usystematyzować, w jakim jesteście stage'u, jeśli chodzi o rozwój takiego finalnego produktu pełni wdrażalnego, jeśli chodzi o engine? I drugie pytanie, trochę powiązane z tym, w jaki sposób i w której ewentualnej rundzie, bo wiem, że już przeszliście parę rund finansowania, można byłoby wziąć udział.
Wyciszyłeś się przypadkiem. Wyciszyłeś się. Przepraszam, już jestem. W jakim etapie jesteście rozwoju engine'a, reasumując, i w jakim etapie finansowania jesteście w tej chwili? To Przemek, może powiedz o engine'ie i produkcie, a ja przejdę potem do tematów. Jasne. Komerkowych. Więc jeśli chodzi o etap rozwoju engine'a, to tak jak powiedziałem, mamy już MVP, gdzie mamy podłączone kilka podstawowych funkcji pod tytułem profilowanie, hot wallet, bramki płatnicze, scoreboarding, właśnie zabezpieczenie tak zwane local law enforcer, czyli zabezpieczenie prawne, które blokuje niektóre funkcje w zależności od jurysdykcji, z której gracz się łączy. W tej chwili opracowujemy do końca część dotyczącą NFT, którą będziemy mieli gotową jakoś w połowie maja i rozpoczniemy testy i wówczas też wypuścimy prawdopodobnie early access naszej gry, żeby szersza publika, która jakby jest z nami od dłuższego czasu, mogła już potestować sobie to rozwiązanie. Tak powiedzmy, tutaj mówimy tutaj pod kątem gamerów i użytkowników blockchainowych, bo z deweloperami natomiast to współpracujemy już na co dzień i wdrażamy coraz to kolejne gry i pomagamy im jakby z zrozumieniem tego wszystkiego dookoła blockchainu, gdyż tak jak mówił Mateusz, najbardziej chyba interesują nas devowie, którzy mają świetne tytuły, ale niewiele wspólnego z blockchainem. Czyli to już jest spełniająca się obietnica projektu, a nie obietnica czegoś, co dopiero będzie. Tak, jak najbardziej. Z tego względu, że już macie pierwsze projekty, które wdrażacie, więc to będzie tak, że w pewnym momencie tego roku, podejrzewam, że jeszcze w tym roku, nagle może być wysyp jakby projektów, które na waszym engine'ie zaczną działać nagle, bo równolegle prowadzicie kilka, jak nie więcej, tak, właśnie, podobnych właśnie wdrożeń. Właśnie istotny punkt tutaj, jeżeli chodzi o naszą strategię, i to fajnie, że mówimy w sumie do mojego community, bo pewnie nie za dobrze jest się dzielić naszą strategią aż tak szeroko. Natomiast kwestia jest taka, że w tym momencie gra na rynku gaming 3.0 dotyczy tego, kto pierwszy znajdzie najciekawsze i najlepsze, najbardziej dochodowe przede wszystkim modele ekonomiczne i najbardziej eksplozywne modele konwersji graczy non-crypto native do tych gier play to earn, tak? I teraz ten problem jest atakowany z wielu stron przez różnego rodzaju projekty na rynku, tak? Z jednej strony mamy na przykład firmę Engine, ponad miliard dolarów market cap, która atakuje problem bardzo wąsko. Oni się skupiają na implementacji NFT-ków tylko i wyłącznie w grach. Z drugiej strony mamy firmy typu Forte. Ostatnio zebrali prawie miliard dolarów finansowania z VC, które biorą konkretne gry i bardzo koncentrują swoje bety, trochę bardziej jak takie AAA gaming studio. Z trzeciej strony jesteśmy my, gdzieś pomiędzy tymi projektami, czyli dużo szersza oferta niż Engine, czyli skupiamy się na jakby kompleksowym toolkicie dla tych deweloperów play to earn, żeby mogli zrobić gry z bardzo ciekawszą ekonomią niż tylko z implementacją NFT-ków, a z drugiej strony nasze rozwiązanie jako w modelu SaaS pozwala nam w bardzo szybkim tempie onboardować bardzo dużą ilość deweloperów i w ten sposób znaleźć najciekawsze modele ekonomiczne razem z nimi, więc nasza strategia opiera się na onboardowaniu bardzo dużej ilości deweloperów, agregowaniu danych i używaniu metod ilościowych do znajdowania najlepszych modeli ekonomicznych i w ten sposób znajdowania gier, które zdominują rynek. Okej. Tak, a wracając... To może stan teraz. Tak, wracając do kwestii finansowych, to tak jak Przemek wspomniał, początek, budowa był finansowany przez nas. Udało nam się, wyłączyły się kamerki, udało nam się zamknąć rundę Angel, obecnie jesteśmy w rundzie Seed i stanął przed nami taki, można bo tak, zależy nam przede wszystkim na smart money, ponieważ to daje też credibility i na tym się skupiamy i to smart money już w naszą stronę przyszło. Ale stanął przed nami problem, powiedzmy, kury i jajka, tak? Deweloperzy przyjdą, jak będą gracze, a gracze przyjdą, jak będą gry, tak? Więc podjęliśmy decyzję, jako że wypuszczamy naszą grę, która jest proof of concept, na którą będziemy potrzebowali graczy, więc w tej pozycji my jesteśmy deweloperami, to zaczęliśmy budować community i planujemy robić, jako że te rundy finansowania, ponieważ później jest private, a później jest launchpad, są
oficjalnie zamknięte, to na pewno planujemy robić je w jakiejś tam formie dostępne dla community, ponieważ bardzo nam na tym zależy, żebyśmy mieli już coś, co jeszcze bardziej zhukuje dewelopera, żeby widział po prostu value w czymś, co już ma jakąś grupę followingową. Nie? Więc obecnie jesteśmy w seedzie, powoli go zamykamy, przenosimy się do private i na koniec będzie public, mała runda. Okej, okay. A mógłby ktoś z Was pokazać stronę główną engine'a, udostępnić ekran i tak na krótko mówiąc, kolokwialnie się po niej przebiec i pokazać, gdzie mogą i inwestorzy, i deweloperzy chętni, powiedzmy, na Waszym engine'ie się zainstalować, szukać dodatkowych informacji o tym właśnie, na jakim etapie są kolejne kamienie milowe, powiedzmy, czy znaleźć white paper i tak dalej, bo Pewnie mogę. generalnie mamy dzisiaj, nie mamy zbyt dużo czasu do wideo, planowaliśmy takie pierwsze nasze wideo raczej skrótowo, ale chciałbym pokazać ludziom bardziej dociekliwym, którzy nie będą się mogli doczekać naszego kolejnego spotkania, gdzie znaleźć najważniejsze informacje, żeby się doszkolić trochę tego wszystkiego. Ja myślę, że najlepszą osobą do prezentacji strony będzie osoba, która ją wykoncypowała, czyli Mateusz. Let's do it. Dajcie mi sekundkę. Jak też mogę udostępnić stronkę i tak dalej. Nie, poczekaj, już wyłączyłem Pornhuba, także jest okej. Good. Finally. To jeszcze zanim udostępnimy, to warto by też wspomnieć może dwa słowa o samym tokenie, który będzie powiązany z engine'em i ekonomią związaną z przenoszalną ekonomią między wdrożeniami, który jest tak naczelnym tokenem projektu. Tak. To zanim jeszcze Matt Jest. przejdzie, chętnie o tym. Słychać mnie, czy jestem zmutowany? Nie jestem. Bo myślę, że segment Matta będzie dłuższy, także szybko o tym kilka słów powiem. Więc Okej. generalnie użyteczność utility STNX-a, czyli tokenu stojącego za naszym engine'em, tak naprawdę została zaprojektowana w ten sposób, żeby każda dochodząca gra do ekosystemu kreowała jakiś demand na token, tak? Więc Czyli użyteczność. popyt. Im będzie więcej tak naprawdę wdrożeń na waszym engine'ie, to tak naprawdę wszyscy będą korzystali z jednej, w cudzysłowie, waluty, czy jednego Tak. tokena, który będzie tworzył jedną wspólną ekonomię i im bardziej się będzie rozrastał ten cały ekosystem współpracujących z engine'em gier i projektów, tym większy na niego w naturalny sposób będzie popyt i na nim będzie większa ilość transakcji. Tak jest. I użyteczności, pokrótce mówiąc, są też wylistowane i zaprojektowane, więc ten token przede wszystkim będzie miał użyteczność w kwestii w mega hyper casual games, czyli nawet na karciankach, na telefon, tak, będzie mógł po prostu stanowić środek płatności organizowania kontestów między użytkownikami, tak, czyli w takiej najprostszej formie, w jakiej engine może być użyty. Deweloperzy będą mogli również opierać o STNX-a in-game economy, tak, czyli całą ekonomię gry, jaką chcą stworzyć, mogą ją oprzeć o STNX-a, nie muszą, nie zmuszamy ich do tego, jeżeli ktoś chce stworzyć własny token, nie ma w tym absolutnie żadnego problemu, ale stworzenie go przez STNX też będzie ciągnęło za sobą serię benefitów. Kolejna użyteczność jest taka, że używając naszego engine'u, tak, my będziemy dawali pewne dodatkowe benefity dla graczy, którzy mają jakąś jego ilość w wallecie. Czyli dając przykład, jeżeli ktoś ma 100 STNX-ów w wallecie, to w danej grze naszej czyjejś, czy u nas w całej infrastrukturze, na przykład zamiast 100% APY na stakingu ma 110%, tak? Czyli będzie stał benefit system za po prostu trzymanie go, nawet nie wydawanie, po prostu trzymanie. Będzie system rewardsów w grach, który będzie się również opierał o STNX-a, będzie system NFT farmingu, który również się będzie opierał o STNX-a, będzie możliwość dla deweloperów, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, backing in-game assets with STNX, czyli tak jakby no, tworzenie jakichś assetów, żeby zapewnić graczom, że będą miały one finalnie jakąś wartość, tak, to wielu deweloperów chciałoby, żeby jednak postawić coś za tym, tak, żeby ktoś w razie czego mógł zrobić exit z jakąś tam ograniczoną, powiedzmy, stratą, więc to będzie jego użyteczność.
No i tak, staking oczywiście. No i najważniejsza użyteczność, która będzie kreowała jego value w naszej opinii i z naszych estymacji wynika, to, że wszystkie fees, które będą szły z wszystkich gier na Stonk Engine, będą szły w naszą stronę, tak jakby to będzie must, że one będą szły w STNX, tak? Czyli nawet jeżeli jakaś gra ma własny token, to deweloper, powiedzmy to małe fee, między 3 a 10%, które pobieramy z jego revenue, będzie szła w STNX, tak? Więc to będzie również kreowało buy pressure, No które to jest będzie. taki feature, który najbardziej mnie przekonuje do tego typu wdrożenia, bo porównując to na przykład z tym, jakim nonsensem jest to, że na przykład sieci stacji paliw nigdy się do tej pory nie dogadały i nie mają wspólnego systemu punktów lojalnościowych, gdzie można tankując na Orlenie wydać na Shellu te same punkty, one są niewymienialne, one powinny dawać benefity wzajemne, powinny być właśnie umożliwiać jakby tą całą ekonomię, której nie ma w tym starym świecie, którym dopiero Web3 tak naprawdę otwiera na to możliwości. I to jest super, że o tym pomyślicie już na tak wczesnym etapie, bo tak jak mówicie, nie uzależniacie deweloperów od używania waszego tokenu, ale jeżeli on się sprawdzi, a co do tego nie mamy większej wątpliwości, że to pójdzie, to jakby jedna firma robi tak naprawdę benefity drugiej, bo utility w różnych ekosystemach gier i w różnych społecznościach będą tworzyły taki ruch i takie zapotrzebowanie, że na tyle duże z czasem, że będzie się to przynosiło na korzyści tych nowych wchodzących w engine i na ekonomię jakby wszystkich. Więc to jest tak samo istotne, jak jeżeli pływamy po tych samych wodach na świecie, to nikt sobie swojej piaskownicy nie tworzy i swoich mikromórz i jezior, tylko korzystamy z jednej wody, a pływamy na tej wodzie różnymi statkami. Więc to jest dokładnie to, co robicie i to mi się bardzo podoba. Piękne określone. Dobra, tak, to Pięknie. z mojej strony to wszystko odnośnie utilities. Myślę, że Matt. Więc poprosimy Mateusza, przedstaw w końcu to nasze dzieło. Right. Jestem super podekscytowany, że mogę wam pokazać naszą nową stronę Stonk Engine'u. A więc tak jak mówiliśmy, opisujemy tutaj naszą technologię językiem deweloperskim, tak? Od strony dewelopera nasz produkt to są Software Development Kits, APIs, Smart Contracts, Flexible UI Elements i wszystkie narzędzia, których potrzebujesz do budowania gier Play to Earn. Jak widać po Opisujemy, stronie do i po tym, czego. jak chłopaki mówią, że lepiej im się mówi po angielsku niż po polsku, to jest potwierdzenie tego, że projekt jest od razu skierowany bardzo międzynarodowo, nie skupia się na żadnej lokalnej społeczności, tylko to jest produkt międzynarodowy od razu i jako startup jest globalny. Fajnie w sumie, że o tym wspominasz. Mateusz, pozwolisz, że ci minutę z życia jeszcze Dawaj. zabiorę. Fajnie w sumie, że o tym wspominasz, bo też warto powiedzieć, wiesz, że stoi za nami naprawdę już rzesza bardzo, bardzo fajnych ludzi ze świata gamingu, ze świata blockchainu. Nasze advisory board, wiesz, z każdym dniem się rozrasta i dostajemy coraz więcej walidacji. W związku z czym no, też jesteśmy bardzo po prostu zadowoleni z kierunku, w jakim to wszystko się rozwija. Ale to przepraszam, jakoś musiałem to wtrącić. Mateusz, błagam, kontynuuj. Alright, lecimy dalej, Advisorzy więc. sami do Was przychodzą i proszą, żeby się stać się advisorami, więc to jest też pewien wyznacznik tego, na ile jakościowo lecicie z tym tematem. Tak, no, Okej, okay, Mateusz. nasz najcenniejszy advisor przestrzegł nas, że everybody wants to be an advisor. Be careful of Tak, that. i potem, a w drugim zdaniu powiedział: Be careful what you wish for, because you will get Tak. A potem, can I be advisor? it. Okej, dobra, Piękne. koniec. Tak. Dobra, gdzie możemy No znaleźć właśnie. jako potencjalni zainteresowani zakupem na przykład tokenu? Gdzie na stronie znajdziemy informacje o tym tokenie i o tym, Wszystkie jakie są? informacje na temat tokenu. Mamy, jak widzicie, dwie stronki. Jedna przyczyna jest marketingowa. Niestety reklamy w krypto są blokowane. Stąd nasza stronka inwestorska nazywa się insertstonks.io. Na stronie znajdziecie white paper. W white paperze wszystkie informacje na temat tokenomii,
roadmapy wszystkich szczegółów i całego backstory, które tutaj też opowiadaliśmy i po co w ogóle nasze rozwiązanie jest komukolwiek potrzebne. Także na tej stronce insert.io dowiecie się też o naszej demonstracyjnej gierce Road to Moon, która to zbliża się wielkimi krokami jej launch i launch naszych NFTs do tej gry. Gra już też funkcjonuje, tutaj jej gameplay jest widoczny w tle. Ale wracając do Stonk Engine'u. Też macie tutaj oczywiście, tam mignęły linki do Discorda, tam też oczywiście zapraszamy w moim i waszym imieniu, bo tam się dużo dzieje, tam też się genialny klimat w ogóle tworzy. Ludzie rozmawiają, wymieniają się pomysłami, dołączają ciągle nowe osoby i deweloperzy i gamingowcy i inwestorzy, także warto tam być na pewno i tam też będziecie chyba mieli z pierwszej ręki zawsze informacje o tym, co się dzieje na bieżąco, bo też tutaj cała ekipa insertowo-stonksowa też dużo po świecie się przemieszcza, na wszystkich możliwych targach jesteście i możecie też tam zobaczyć, gdzie aktualnie możecie ich spotkać, więc też jest, myślę, że to warto wspomnieć. Zanim przejdziemy jeszcze do gry, bo też o tej grze chciałbym parę minut tutaj, żebyście opowiedzieli krótko historię i fabułę i jakie ona będzie niosła ze sobą niesamowite możliwości moim zdaniem, to jeszcze gdybyś mógł pokazać Mateuszu, gdzie white paper znajdziemy, bo tam osoby, które są bardziej zaawansowane, najpierw będą chciały poznać tokenomię, będą chciały wiedzieć, ile tego tokenu będzie, ile już zostało zalokowane w rundach, nie wiem, czy tam to będzie, ile pójdzie na deweloperów, jakie mechanizmy deflacyjne i inne będą działać na ten token, to wszystko będzie w white paperze, to może w kolejnym wideo jakimś bardziej takim technicznym sobie omówimy następnym razem. Nie będziemy dzisiaj zbyt dużo czasu tam poświęcać, ale tu właśnie w tej sekcji to na pewno znajdziecie. Dokładnie, no dobrze, tak. White paper znajduje się tutaj. Myślę, że jeszcze jedną z ciekawszych rzeczy, których chciałem wspomnieć, to tak jak mówiłem, nasze rozwiązanie nie skupia się tylko na NFTs, tak jak bardzo wiele rozwiązań na rynku. Budujemy złożone i bardzo ciekawe ekonomie, w które sami chcielibyśmy grać, a nie tylko grać w gierkę, tradować NFT-ki. Z ciekawszych rozwiązań dla deweloperów, oprócz całej otoczki technicznej, implementacji ekonomii, pomagamy też deweloperom z analityką. Całe zarządzanie ekonomią w grze to jest kolejny full-time job co najmniej, także z naszą analityką i intelligence, które zapewniamy tym deweloperom z racji, że pracujemy z szeregiem deweloperów, widzimy, co działa, co nie działa w różnych ekonomiach i typach gier, możemy doradzać tym deweloperom, jak zarządzać retencją użytkowników, dochodowością, czy też cenami tokena. Ja pozwolę sobie jeszcze wspomnieć, Mateusz, o anti-cheacie, którym tam oscylowałeś myszką, że to jest w zasadzie też jeden feature, o którym nie mówiliśmy za dużo, a jest to w zasadzie jednym też taki, zauważyliśmy to szczególnie wśród deweloperów, z którymi już rozmawialiśmy, takim bardzo interesującym dla nich, bo nasz anti-cheat jest dosyć oryginalnym systemem, który pozwoli na nie tylko flagowanie cheaterów, ale również będzie ich rozpoznawał później po prostu, wiesz, jeśli będą się logować z innych kont. Także dajemy tutaj graczom, szczególnie którzy będą korzystać z bettingu, wagingu, dajemy im właśnie takie zabezpieczenie w postaci tego software'u, który spowoduje, że no, cheaterzy będą mieli się na baczności. A najciekawsze jest to, że bardzo niewielu game developerów myśli o systemach anti-cheatingu, co jest o tyle ciekawe, biorąc pod uwagę, że mamy tu do czynienia z prawdziwymi pieniędzmi, bardzo niepokojące. Także nasze rozwiązanie, często przychodzimy do deweloperów, oni są bardzo zaskoczeni, że nie pomyśleli o tym wcześniej, ale to jest jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań anti-cheatowych na rynku i buduje je aktualnie team inżynierów AI z doświadczeniem w takich firmach jak NASA, DARPA i tym podobne. No, to w zasadzie nie firmy, takie, tylko organizacje. Nasuwa mi się takie spontaniczne pytanie. Czy macie plan na takie szybkie skalowanie z siebie, swojego personelu i całej drużyny wdrożeniowej? Bo zastanawiam się z racji tej, że
Praktycznie deweloper, który się do Was zgłasza, nie ma żadnego progu wejścia, jeśli chodzi o finanse, bo tak naprawdę on może przyjść z pustym portfelem, ale pełną głową pomysłów i umiejętnościami, bądź gotowym produktem gry, który chciałby zblockchainować, tak to nazwijmy. Czy macie na to plan takiego szybkiego rozwoju zaplecza swojego personelu, bo może się okazać, że klęska rodzaju, które już w tej chwili łatwo odnotować po tym, co się dzieje wokół Was i tych projektów, które się do Was dobijają, jesteście w stanie to obsłużyć w ogóle w krótkim czasie? No słuchaj, jeśli chodzi o skalowanie, to tak jak mówiłem, stoi za nami bardzo wielu adwajzorów, którzy skeszowali firmy w świecie Web2 po kilkaset milionów dolarów każdy i oni są jakby mistrzami w scalingu. Jednym z nich, to nie będę jeszcze wymieniał nazwisk, ale jeden z nich jest odpowiedzialny za w ogóle w latach późnych latach 90. budowę pierwszego API do gier multiplayer. Z tej technologii korzysta większość gier do dziś i oni sprzedali swoją firmę w 2005 roku za 650 milionów, byli w stanie ją bardzo szybko wyskalować. No i właśnie z takimi ludźmi za sobą to nie boimy się właśnie tej klęski urodzaju, wręcz przeciwnie, zapraszamy wszystkich, żeby nam tutaj rzucali, jakby to ująć, może nie kłody pod nogi, ale pomysły, gry i rzeczy do wdrożenia. Tak, plus jeszcze Ekstra. Trzeba pamiętać, że nasze rozwiązanie jest de facto, to znaczy teraz jesteśmy na etapie konfrontowania naszego MVP z rynkiem i znajdowania naszego product market fitu, poprawianiu produktu, natomiast docelowo nasz produkt będzie działał w modelu SaaS, więc że tak powiem, dokładanie każdego kolejnego klienta nie zajmuje nam tyle czasu, co firmom, które budują customowe rozwiązania dla każdej gry, z którą pracują. Jasne. No to słuchajcie, chętnie byśmy zobaczyli ten wasz proof of concept i Road to Moon, który niebawem ruszy. Chyba, że jeszcze tutaj do tego, co mówiliśmy, coś byście chcieli dodać. Ja myślę, że zanim gra, to nie został poruszony jeden koncept, o który jeden z naszych adwajzorów nas bardzo, bardzo dużo dał nam sugestii i value odnośnie wewnątrz Stonk Engine'owego scholarship systemu, który będziemy również budowali, bo jesteśmy w kontakcie z, można by to powiedzieć, gildią takich NFT whale'ów gamingowych i dali bardzo dobry punkt, dali, że jeżeli jesteś kimś inwestorem blockchain gamingu, to nie chcesz kupować NFT-ków za 1000-2000 i klikać w gierkę. No nie? Chcesz zainwestować i go komuś wypożyczyć, więc również wdrażany będzie system, gdzie wszystkie gry, które są na Stonk Engine, będą miały jeden zintegrowany system scholarship, gdzie ktoś będzie mógł zainwestować w różne NFT, w różnych grach, wrzucić je tam, nie musieć chodzić po 10-15 stronkach, 10-15 gier, tylko będzie miał jeden tak jakby centralnie sterowany mechanizm, że tak powiem, pasywnego przychodu. Okej, czyli będzie mógł na zasadzie działać takiej, że kupuje jakieś asety, które generują dla niego passive income, a są wykorzystywane, udostępniane graczom, powiedzmy. Tak, i inni gracze mogą używać po prostu jego itemów NFT. Okej, czyli ja kupuję samochód, nie mam czasu nim jeździć, stać mnie na Ferrari, to Ferrari wydzierżawiam innym, którzy wiedzą, jak tym jeździć i szaleć na mieście i używać jako narzędzia marketingowego jakkolwiek i na tym zarabiam, nie robiąc więcej nic poza własną inwestycją w ciekawą rzecz. Tak jest. Tak. No i to jest po prostu uśmiech w stronę inwestorów blockchain gamingu bardziej niż graczy. A dobra, teraz przechodząc do gry, już wiem, że goni nas czas, więc postaram się pokrótce. Może ja ją pokażę w tym czasie, Stasiu, a ty mów. Tak, 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 tak. Przemek udostępni ekran, pokaż gierkę. Więc tak, jak wspomnieliśmy, gra ma być tak zwanym proof of concept. Tak? Game developerzy traktują gierki swoje jak swoje dziecko własne, tak? Nie chcą ryzykować, że wdrożą je na coś, co nie zostało jeszcze w żaden sposób potwierdzone, że działa. Więc stworzyliśmy własną grę, która będzie pokazywała bardzo dużo feature'ów z Stonk Engine'u, które będą działać. Będzie pokazywała zastosowany system właśnie analityki, system high score'owy, system łączenia walletu.
będzie pokazywała system tworzenia ekonomii w grze na nowym tokenie. Będzie pokazywała również system wdrożenia NFT-ków do gry i to, żeby w pewien sposób tworzyły ci tokeny, farmiły je lub dawały ci boosty w samej grze lub w całym świecie gierki. Będą również mechanizmy tak jakby rywalizowania z innymi graczami, tak, żeby pokazać, że jest to proste do wdrożenia ze Stonk Engine'em, czyli gracze mogą grać przeciwko sobie. Będzie również pokazane, jak kreować ekonomię, która jest w stanie przetrwać, oraz blending system będzie przedstawiony, tak? Ponieważ zrobiliśmy coś takiego jak NFT Drop Arena, gdzie będą dropowane różne NFT-ki i później gracze będą mogli blendować w utility NFT, których będą mogli używać w grze. Tak, także. Okay, a ten STNX token, który już w tej chwili można na różne sposoby pozyskać, o tym może jeszcze na koniec wspomnimy później, on już ma jakieś przełożenie na efektywność w tej grze, czy jakąś ekonomię, czy zarabianie w niej potencjalnie, czy tutaj będzie wykorzystywany zupełnie odrębny token? Tutaj będzie wykorzystywany odrębny token, ponieważ ta gra ma przedstawiać system, w jakim można zbudować własną ekonomię, tak? Chcieliśmy pokazać tutaj jak najwięcej różnych możliwości, ale już tak jakby troszeczkę spoilerując, będzie druga część tej gry, w którą, bo tak jakby celem wszystkich graczy w tej grze będzie zbudowanie rakiety, którą Stonker i Doge mogą odlecieć. I jak im się to uda, to będzie druga część tej gry, która będzie już oparta na STNX. I tak jakby dzięki tym dwóm częściom pokażemy absolutnie wszystko, co nasz Stonk Engine może zrobić. A to, co widzicie, to jest tak naprawdę gamifikacja, to jest to, do czego dążymy. Tak jakby play to earn to nie może być zgamifikowany instrument finansowy. To musi być fun i skill based, tak? I ta gierka jest skill based i to, co widzicie, to jest właśnie jeden z trybów gamifikacji, czyli jest to uciekanie przed SEC, wiedząc swoje tokeny. I tam u nas w grze będzie główne miasto, będą pola, na których można sobie farmić, będą różne racetracki, będzie można budować własne drogi, żeby się z nimi ścigać. Dużo, dużo będzie się działo. No, chcemy jak najbardziej pokazać deweloperom, co się da z engine'em i gamerom, co się da w gierce opartej na engine'ie. W ramach samej gry będzie, tego świata gry będzie też wiele różnych podgier, tak można powiedzieć, Oj czyli tak. różnych aktywności. To w pełnej wersji gry, którą będziemy wypuszczać, może już przestanę się dzielić, a w pełnej wersji gry, którą będziemy wypuszczać, to planujemy, wiesz, dać ludziom do zabawy świat, w którym no, powinni się poczuć, jak już wejdą, jak w odcinku, powiedzmy, South Parku. Korzystamy mocno z memologii, tworzymy taki no, bardzo charakterystyczny lore, oparty o, no, można by powiedzieć, to, co ludzie uważają za śmieszne dookoła świata krypto, świata finansów i nie tylko, i świata gamingu również. No i chcemy właśnie w bardzo fajny sposób chcemy gamifikować szczególnie jakieś te earnowe, można by powiedzieć, aspekty. Czyli u nas w grze, na przykład tak jak Stasiu mówił, żeby farmić ISRM-y na token growy, będziesz musiał shillować na polach Hopiu. No i to się aż prosi po prostu o minigrę w shilling, w której będziesz, powiedzmy, przepisywał, wiesz, jakieś randomowe shille i potem musiał łapać lajki na ekranie, które ci uciekają, żeby jakby twój post jak najwyżej podszedł i żebyś wyfarmił coraz więcej. Tak, i to mnie też bardzo przekonuje, że tutaj wychodzicie z takiego terminu znanego graczom wysokiej miodności, a dopiero później monetyzacji. Więc to jest genialne, że no, sama koncepcja też engine'u trochę do tego nawiązuje, że i tej waszej usługi tokenizacji, że wy będziecie proponować zarówno w tej swojej grze, która jest proof of concept, jak i przyszłym deweloperom, którzy będą się tu podpinać do engine'a, żeby przede wszystkim świetnie się w to grało, a zarabiało przy okazji, a nie odwrotnie. Tak, dokładnie. Tak samo tą gierkę, którą teraz pokazywaliśmy, to żeśmy ją w zasadzie, development jej trwał bardzo krótko. Najdłużej trwał playtesting, który przeprowadzaliśmy sami, jak i z grupą kilkudziesięciu, czasami nawet w porywach do 100 playtesterów, żeby stworzyć grę, która tak naprawdę będzie też atrakcyjna dla ludzi, którzy chcą się zakładać między sobą i tworzyć jakby no, competitive aspect. I udało nam się osiągnąć jakiś taki fajny motyw, który no my ze Stanisławem to jesteśmy totalnie uzależnieni. Ostatnio mi się udało pobić jego high score o chyba 1000, Jasne. co zajęło mi chyba ze 2 miesiące.
Przy okazji to fajnie byłoby, się mnie podpięli gdzieś tam w back office do jakiejś takiej bety, bo też bym chętnie sobie to potestował. A masz i już u nas wallet? Wallet mam oczywiście, ale tam mam to wyszarzoną, wyślij smutną mi maila. Biegonkę. Wyślij mi maila, to ci od razu podepnę. Tak. Dobra, dobra. Tutaj też pokazałem delikatny sneak peek, to jest concept art miasta lub city, które będzie centrum, gdzie będzie można się ścigać, jeździć na różnego rodzaju areny, ćwiczyć, budować własne traki i tak dalej. Tak, tak. Dobra, ale ten token growy, który już będzie na Roadmoonie działał, to na razie nie można go w żaden sposób pozyskać, kupić czy wygrać. Czy już nie, są jakieś nie, na to słuchajcie, na to? Jeżeli chodzi o grę, to jest... Bo ja już sobie wyobrażam, jak to wideo udostępnię w takich A, środowiskach już... bardziej gamingowych, to zaraz będą wszyscy mnie zawalą telefonami, e-mailami i wiadomościami, jak mogę to gdzieś tam już kupić, bo już poczują FOMO, więc jakbyś trochę mógł w paru zdaniach powiedzieć, kiedy to w ogóle wystartuje, na ile wcześniej, w jaki sposób udałoby się tym chętnym grać, pozyskać ten token, czy jak to będzie funkcjonowało. Bo ja sam Jasne. Bym chciał coś tam... Jasne. Wygląda to w ten sposób. To ma być nasz flagowy produkt, więc dopilnowujemy tego, żeby nie było na starcie żadnego sell pressure w kwestii tokenu, więc nie robimy żadnego pre-sale'u. Development został już sfinansowany. Tak naprawdę to, co robimy do gry, to potrzebujemy ludzi, którzy będą testować grę, więc robimy pre-sale 1800 NFT-ków, sprzedajemy, otwieramy go w okolicy połowy kwietnia, ten pre-sale. Będą tego pre-sale'u cztery wave'y, czyli powiedzmy cztery fale, tak? I im dalsza fala tych NFT-ków, będzie troszeczkę więcej na sprzedaż. Pierwsza to będzie 100, druga to będzie 200, trzecia to będzie 500, czwarta to będzie 1000, tak? Więc mamy łącznie 1800 NFT i to jest jedyne coś, co będzie, jedyne, co będzie dostępne na rynku, co można realnie kupić, zainwestować. Okay. I te NFT tam będą generować, kopać, jakoś produkować dodatkowo tak, ten token. Bardzo tak dużo dalej, rzeczy. Tak? Te szczegóły chętnie omówię na innym kolu i tylko dopowiem bardzo szybko, te NFT-ki dają możliwość, oprócz ich utility w grze, dają możliwość dostępu do early accessu gry w połowie maja, gdzie będą różne dropy, testowanie, można będzie wygrywać, robić już fajne rzeczy w grze. Dobra, oraz a... Nie, nie. I potem zamykamy early access, zbieramy feedback, dopracowujemy grę i otwieramy open access. Mhm. Dobra, a to wszystko, co się dzieje na bieżąco, można gdzieś na tym Discordzie waszym, tak? Śledzić w announcement czy jakieś tam inne dziale, żeby być na bieżąco. Tak, tych, jest, wychodzimy do wszystkich, którzy mają pytania, więc jest tam kanał support, gdzie można zrobić ticket i zapytać nas bezpośrednio. Zapraszamy. Ekstra. Tak ekstra, jest. Ekstra. Czyli tak, no, gra grą, tutaj jakby jej premiera to jest odrębna sprawa, a kwestia samego stonksowego tokenu i ewentualnie jego zakupu, jak wygląda na ten moment? No to, tak jak mówiłem, na ten moment jesteśmy otwarci na smart money oraz community building, więc jest to zamknięte dla inwestorów, ale, że tak powiem, planujemy udostępniać jakieś rundy niewielkie dla naszego community, które nas followuje, wspiera i pomaga nam to wszystko budować. Okay. Listing tokena będzie koniec Q2, tak, więc to jest dość jasne. Tak jak z wami rozmawiałem wcześniej przed naszym nagraniem, udostępnijcie mi, jeszcze nie wiemy jakie będą warunki tego, ale w jaki sposób moje community będzie miało też jakiś early access i jakąś fajną opcję ewentualnie pozyskania zdyskontowanego dostępu do jakiejś partii tokenów. Jeszcze ustalimy to, na ile możecie nam dać. Jak najwięcej oczywiście chciałbym gdzieś tam zaalokować, ale o tym porozmawiamy. W każdym razie na tego typu kwestie, jeżeli będą zainteresowani oczywiście, to skontaktujcie się ze mną przez moje media. Pewnie gdzieś tam pod tym filmikiem też będzie jakiś link z czasem, jak tutaj się uda od was uzyskać jakieś fajne wejście. No, słuchaj, bardzo chętnie się otworzymy na twoje community, to na pewno. Super, bardzo się cieszę. Na pewno nie wyczerpaliśmy wszystkiego, ja mam tutaj przynajmniej jeszcze 300%
wiedzy, niedoboru i w sensie takim chciałem wam zadać więcej pytań, chciałem przebiec się też po white paperze i wszystko fajnie szczegółowo omówić, też takie technologiczne sprawy. Myślę, że zostawimy sobie to na kolejne spotkanie, jeżeli będziecie mieli oczywiście czas w swoim bardzo napiętym harmonogramie w najbliższym czasie. Także myślę, że dzisiaj chyba na tym skończymy. Wiele pytań jeszcze pewnie się pojawi w międzyczasie, je też zbiorę w swoich społecznościach i myślę, że konieczna będzie druga runda. Także no wielkie dzięki. Spiszmy pytania, czy coś było niejasne i możemy się zagłębiać. Oczywiście też pod filmem, bądź z filmem, różnymi metodami będę go udostępniał różnym kręgom. Znajdziecie też linki do właśnie Discorda, do stron, te wszystkie kluczowe. Ja mam to wszystko zebrane, więc wam udostępnię. Bardzo serdecznie wam dziękuję za poświęcony czas. Niesamowita energia po prostu z całego tego projektu emanuje i z tego wszystkiego, co robicie. Dlatego mnie to zafascynowało i postanowiłem po długim czasie nagrywania coś wreszcie nagrać konkretnego. Także cieszę się, że się tutaj spotkaliśmy i mam nadzieję, niebawem spotkamy się na drugiej rundzie. No, my dziękujemy za zaproszenie. Cała przyjemność dzięki po naszej stronie. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.